hej wam wszystkim ludziska! Moi kochane proszacze od byciska, uwielbione, jakże okazałe, wspaniałe i miłe. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście z tej strony Jamci, to jest Cigrzechur 14. I będziemy pogrywali ponownie w Dead Space'a 3, w ten czcigodny tytuł growy, który dosyć mocno zaczął mnie intrygować. Dzisiaj oczywiście to nie jest transmisja na żywo, no bo Dead Space 3 jest ogrywany w transmisji na Dor Martwo. A wyjaśniło się, stąd ten tytuł! Dlatego Dead Space! Nie no, ludziska, oczywiście to nie są strumyki, to jest seria normalna, singlowa, ale świetnie się w niej bawimy i to mi nie przeszkadza, rzecz jasna, w tym, żeby przekazywać wam emocje na bieżąco. Tak, robocika mam, komu go dam, nikomu go nie dam, dlatego że tutaj nie może zostać wyekwipowany. To znaczy, teoretycznie musiałbym chyba zjechać na górę, ja tutaj dopiero co wjechałem na dół, gra mi się zapisała dosłownie przed chwilą, na ostatnim materiale żegnałem się z wami w tym pomieszczeniu. Fajnie byłoby robocika gdzieś rozstawić, no bo wiecie, że to są zasoby, to są surowce, a surowce to życie, a życie to miłość, a miłość to radość, a radość to śpiew, a śpiew to kaczka. Boże, jak ja dzisiaj pieprzę. Jakoś tak nadprogramowo. Wyjątkowo mocno. Nic to, ludziska. Nic to, myślę, że jakoś już się do tego przyzwyczailiście. Zwiększacie swoją odporność, tak? W myśl idei, co was nie zabije, to wzmocni, no to ten kanał was wzmacnia z siłą huraganu. A właśnie, bo tutaj, dobra, to miejsce kojarzę, to miejsce pamiętam. Natomiast gdzie ja bym mógł robocika rozstawić? Czy gdzieś tutaj będzie takie miejsce? Oczywiście, że tak. Więc świetnie zrobiłem, że się cofnąłem, bo będę miał dzięki temu kolejne zasoby. No i wracamy tam, skąd przybyłem. Jeszcze jednego robota mam, ale chyba dwóch robotów w tym samym miejscu nie mogę rozstawić. Tak to było, nie? Chociaż prawdę mówiąc, on znowu coś wykrywa. Czekajcie, to jest ciekawe. Może tam na górze? No bo tutaj chyba nie ma jakiegoś innego etapu tej lokacji, czyli być może na górze będę w stanie rozstawić kolejną taką pokrakę. Byłoby dobrze, dlatego że w tym momencie pozbyłbym się obu robotów. To naprawdę byłoby czcigodną wiadomością. Zaraz zobaczymy, czy to się może ziścić. Czy to się może udać, czy te oczy mogą kłamać. No. Nie. Tak dobrze to nie ma, szkoda. Prawie. Musiałbym prawdopodobnie wejść do tego budynku i dopiero tutaj będzie taka opcja. Czekaj, 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 czekaj! Wejdź! Co to kurde jest? O, gadiu! Chodź mnie tutaj, kobieto! No i 5 pocisków, no w piechotą nie chodzi, panie, fanfaramfam. Zaraz polecimy z gameplayem dalej, tam gdzie jeszcze nie byłem, tam gdzie jeszcze wam tego nie pokazywałem, ale może by się... Co jest kurde z tymi znajdźkami? Znajdźki mi się zrespiły? Nie no, ewidentnie, robocik mi pokazuje miejsce poza moją lokacją obecną, więc po prostu... No nic, na razie trzeba iść tam, gdzie trzeba iść. A iść trzeba... Tutaj? Czemu tu? Zaraz. Tam, nie kłamcie mnie, twórcy gry. Bezduszne istoty. Dobra, trzeba na nowo się wchłonąć w ten klimat. O kurde, no rzeczywiście, jak mi się wczytało... Wybaczcie, że może się dziwię temu, czemu już się kiedyś dziwiłem, ale znowu miałem delikatną przerwę od tytułu, a mówiąc delikatną, mam na myśli 500 milionów lat. Więc mogę na nowo jakoś tam się zapoznawać z mechaniką gry, ale rzeczywiście, no wygląda na to, że kiedy mi się wczytał gameplay, to mi się zrespiły znajdźki. Robocik! Został tam na wieczność, a chciał do mnie wrócić, psia jego jucha. Taki to był prawilny obywatel, to był mój przyjaciel, kumpel, będę go wspominał do końca żywota. Jeżeli przeżyję tą przygodę, postawię mu nagrobek. Tak jest, tak właśnie będzie, inaczej być nie chcę. Zobaczmy, jak wygląda mój stan. Aha, mam zapchany ekwipunek. Fajnie by było znaleźć warsztat, bo z takim ekwipunkiem to daleko nie zajdę. Muszę dużo apteczek zużywać. W ogóle, przede wszystkim, ważna kwestia. Ja ostatnio coś tam podubałem w tych broniach. Już nie pamiętam, jak te bronie wyglądały, więc trzeba się na nowo wchłonąć, właśnie wdrożyć w ich mechanikę. I to jest słuszna koncepcja? Tak jest, panie prezesie, to jest słuszna koncepcja. I ją dzisiaj będziemy przedsiębrać. Jesteśmy w kotłowni, to akurat pamiętam. Lokalizacja NX3, tylko dla personelu. A pierdaczysz pan, panie, z tym personelem. Ja jestem personelem, jestem obywatelem wszechświata, jestem personelem wszystkich...
ośrodków naukowo-badawczych. Tego chyba nie odsłuchiwałem. No ta tekstura jest naprawdę paskudna. I o tym właśnie wam już wielokrotnie mówiłem. Niektóre osoby tam się kłóciły w komentarzach, że Dead Space 3 ma najlepszą grafikę. Ja tak nie uważam. Kurde, może to jest przekłamane, no bo wiecie, czasami się postrzega przeszłość w różowych okularach poprzez taki pryzmat. No i mogę troszeczkę karykaturyzować poprzednie odsłony, ale wydaje mi się, że tekstury w Dead Space 2 były naprawdę lepsze. Mniej rozpikselowane, mniej rozmyte. Ciemne herbatki, wasze zdrowie. Na pewno nie ze znaku, to nie może tak być. No dobra. Ciekaw jestem, na ile to, co pokazuje mi sama... O, tu już byłem kiedyś. Mechanizm? I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipes. Hang on. Coś mi się tak wydawało. No dobra, będzie łamigłówka. 10% mówisz, tak? I co ja mam zrobić? Nie rozumiem niczego. 10%. No dobra, no kliknijmy jeszcze raz, bo tak to się blokują te pokrętła i nie mogę z nimi zrobić nic, więc muszę je obracać w momencie, kiedy uruchomię maszynę. Ale nic nie mogę z tym zrobić. What the flaming hell, o co chodzi? Czwórka, czwórkę mi podświetla, no. Trójka. Jedynka. Trójka. Dwójka. Trójka. Oj, praca w kotłowni ciężka jest! Rozpieprzę to wszystko w perzynę! Okej. No i co? Muszę na sekundkę przerwać, ażeby poddać się w domenę filozoficznej, prawda, kontemplacji nad sensem jestestwa. Dlaczego? O co mi chodzi? Oni odmrażają jeden z największych okazów tych dupomorfów, tak? Tych potworów, które zostały wykreowane przez marker, czyli symboliczny znak. Ja to wszystko rozumiem. Oni tam chcą pozyskać jakieś dane, informacje, czy próbki genowe, już dokładnie nie pamiętam, o co chodzi. Ale ważne jest to, że mówimy o przedmiocie, który jest w stanie ożywiać zmarłych. To coś ewidentnie nie istnieje, zostało zamrożone, poddane w stan hibernacji, więc nie żyje, ale z drugiej perspektywy w tej grze, jeżeli coś nie żyje, to wcale nie znaczy, że nie ożyje i że nie będzie się poruszać. Dlatego też, dlaczego oni uważają w swojej ignorancji, że to jest bezpieczne, że a, odmrozimy sobie największy okaz tych wszystkich potworów i nic nam nie będzie. Naprawdę. Come up to the observation booth. I'll explain it all the way. The necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. Okay. No to lecim! Nie wiem, może tylko ja jestem na tyle dziwacznym człowiekiem, że doszukuję się podwójnego dna. No ale jednak logika myślenia nakazywałaby wskazywać, że to nie jest do końca bezpieczne, przepraszam. Warsztat, o właśnie. To się może przydać.
Tak, to sobie tutaj zdamy. Przede wszystkim chciałbym podubać trochę w moim ekwipunku. Dlatego, że tyle apteczek. No apteczek to już ma 3 miliony, nie? W sumie dobra, reszty nie będę zmieniał. Ewentualnie odłożę jeszcze to i tyle sobie zostawię. No w razie W, no to wiecie, mam 5 miejsc wolnych w ekwipunku, a apteczek też 3 dupy, więc jak mnie coś wielkiego chapnie, no to raczej się będę w stanie wyleczyć. Przypomnijmy sobie, co ja tam w ogóle ulepszałem, bo podniosłem znowu jakiś schemat. Tutaj robiłem co? To jest dolny obwód... szybkostrzelność tutaj robiłem. Nie, robiłem... Szybkostrzelność na minus robiłem akurat. No i teraz tą szybkostrzelność teoretycznie mógłbym dodać, nie? Ale to by było raczej... No nie wiem, magazynek bym znowu zmniejszył. Nie, na razie powiedzmy, że będę od tego typu taktyk stronił. Czy cokolwiek nowego mi się pojawiło w broniach? Prawdopodobnie nie. Strzelba, pistolet wsparcia medycznego. No, tutaj coraz... Cały czas jest otwarta kwestia tego pistoletu wsparcia medycznego, dlatego że tam jest ta słynna nitownica, o której wam mówiłem, ale to wszystko w swoim czasie. Domyślam się, że do windy, jak najbardziej dobrze się domyślam, ja jestem wróżbitą Maciejem, mógłbym normalnie za Jackowskiego wróżyć, jaka będzie przyszłość losów cywilizacji ludzkiej. No. Zacząłem mówić, nie skończyłem. Nie wiem, na ile wskaźniki gry są prawilne i wartościowe oraz tak naprawdę są prawidłowe, tak? Na ile mnie kłamią, ale pokazują mi, że obecnie przeszedłem zaledwie 45% gameplayu owego tytułu. Jeżeli miałoby się to okazać prawdą, to powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, bo to by wskazywało na to, że Dead Space 3 jest naprawdę długą strzelanką, a no z jakiegoś powodu nie zakładałem tego, to znaczy domniemywałem, że taka długa ona nie będzie. Sonda analna? Dobrze, zawsze na propsie. They modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Dodano cel. No dobra, zobaczmy ten cel. Sprawdź magazyn. Naukowcy z CAF-u użyli sondy, by zbadać sieć neuronową tego czegoś. Gdybym znalazł części potrzebne do budowy zgłębnika, może udałoby mi się ponowić ich eksperymenty. No to też będziemy budować ten zgłębnik. To jest słuszna koncepcja, prawilna inicjatywa. Natomiast zanim tam pójdę, jeszcze zobaczyłbym, czy czegoś nie znajdę w tym korytarzu. Oczywiście, że nie, ale szanse zawsze były. No widzę, że tutaj będzie kolejna łamigłówka. Te łamigłówki są takie trochę pretekstowe, to znaczy ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach gry nie powinny stanowić zbyt wielkiej trudności dla graczy, dlatego że gracze łatwo się zniechęcają, dlatego że szybko się niecierpliwią w dzisiejszych czasach, dlatego że wszystko powinno być łatwe, przyjemne i oczywiste. W dawnych czasach, w latach 90., kiedy ja byłem młodym graczem, gry odchodziły z kolei w przeciwpołożnym kierunku, to znaczy bardzo często były tak potwornie trudne, że nie dało się w ogóle ich przejść bez solucji. Często tak bywało, że... Well, Admiral Graves referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Okay. Przede wszystkim robocik. Może tutaj gdzieś będzie miejsce wydobycia. O, z tym sobie pochodzimy. Ja mniej więcej pamiętam, jak te bronie funkcjonowały, ale też tak, no, nie idealnie, bo jakąś tam przerwę od tytułu miałem, no i
trzeba na nowo sobie przyswoić pewne rzeczy. Tak czy inaczej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w latach 90. często gry szły w przeciwpołożną stronę i to tak ekstremalnie, to znaczy naprawdę bywały bardzo trudne. I to tak bardzo, 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 bardzo trudne, to znaczy bez solucji czasami nawet nie dało się ich przejść. Nie, że było to bardzo trudne, ale po prostu niemożliwe. Co tam, log osobisty szef Edmund Varley. Z wielkim trudem nasza drużyna kopaczy dotarła do współrzędnych doktor Serrano. Je nam dał? Aha, dobra, tam kropka była. Okej, to ma sens. Doktor Serrano je nam dał. Zamieć była nieugięta, by się nie zgubić. Łączyliśmy ze sobą MU-90S, czyli chyba krowy jakieś kosmiczne, w coś podobnego do wagonu kolejowego. Walczyliśmy w ten sposób przez większość dnia, zastanawiając się, czy zobaczymy jeszcze nasze ciepłe prycze. I wtedy bez ostrzeżenia burza ustąpiła, a my ich zobaczyliśmy. Górowali nad nami jak bogowie na tle Olimpu. Zanim zorientowałem się, co się dzieje, upadłem na kolana i płakałem przytłoczony swoją nieistotnością. Czyli co, spotkali tych kosmitów? Którzy budowali markery na początku? Nie wiem, ale tak to trochę brzmiało. Na pewno słyszę, że robocika tu się da rozstawić, to też go właśnie rozstawię. No i ględząc dalej ludziska, ja pamiętam te gry, ja pamiętam tamte czasy, że naprawdę czasami... Znaczy, po części może to wynikało z mojego młodego wieku, tak? Mówimy o latach mojej podstawówki i wcześniejszych. No to wiadomo, że no w tamtych czasach i dziecko miało gorszą percepcję, i dziecko miało gorszy... jakiś tam progres rozumowania, możliwość pojmowania różnych rzeczy, gorsze ogarnianie, nawet jeżeli chodzi o precyzję swoich kończyn, sposoby rozumowania i tak dalej, ale nie zwalałbym na to wszystkiego. To znaczy, autentycznie prawda objawiona jest taka, że gry w dawnych czasach były po prostu trudniejsze. Okej. Nie rozumiem nic, ale mój ponadprzeciętnie wybitny intelekt podpowiadałby mi, że tych ciał należałoby się pozbyć. Wcale bym się nie zdziwił, jakby tu jakiś kurde dupek przyszedł, co je ożywi. Wiecie, to jest Dead Space, nie? To jest Dead Space. Tutaj nie można ufać żadnemu ciału. Tak jest, to zabrzmiało jak normalnie w scenariuszu jakiegoś niemieckiego pornosa, ale nie można tu ufać żadnemu ciału. Dobra, czy mogę to jakoś tą windę wysłać na górę? Nie, zatem mój misterny plan spalił na panewce, bo i tak te ciała są w pomieszczeniu i tak. No ale dobra, trudno. To wygląda jak arena, więc nie zdziwiłbym się, jakbym zaraz miał z czymś zacząć walczyć. No ale ględząc dalej ludziska, choćby taka planeta małp. Nie pamiętam, na czym polegała trudność, ale pamiętam, że wszedłem w posiadanie planety małp, jak byłem jeszcze bardzo małym trzpieniem. No i powiem wam szczerze, że gra zakończyła się dla mnie w ciągu pierwszych minut gameplayu, bo pamiętam, że zaczynało się gameplay w jakiejś klatce, w jakimś więzieniu i człowiek nie wiedział, jak stamtąd uciec. Gra niczego nie insynuowała, niczego nie podpowiadała graczowi, gracz nie był w żaden sposób prowadzony przez nią za rączkę. No i nie wyszedłem z tej klatki, nie zacząłem gameplayu, tak? Mogę cię jakoś rozruszać? Nie. Ja już tu kiedyś byłem w tym pomieszczeniu, tutaj był ten świder potężny, nie? Chyba tak. No, przecież to jest ten świder, no pewnie. To mam teraz wrócić. No dobra, to idziemy. I co ciekawe, moja żona Bianka też dysponowała tą grą za dzieciaka i również nie wyszła z tamtej klatki. Jej gra skończyła się na pierwszych minutach gameplayu, więc no o czymś to chyba świadczy. No. Takie przypadki w dawnych czasach się zdarzały co i rusz. To nie była kwestia naszej dwójki. Inna kwestia, że czasami nawet twórcy gry wymagali od graczy jakiejś bardzo, bardzo wyimaginowanej koordynacji ruchowej. To znaczy, tutaj mogę choćby podać na przykład, co ja tam podniosłem? Dodaj magazynek, tak? A dobra, ciepnę sobie ten magazynek, niech ta będzie. O co mi chodzi? Chodzi o to, że na przykład wymagali rzeczy, które było bardzo ciężko wykonać, jeżeli chodzi o czystą ekwilibrystykę. Tu już nawet nie chodziło o łamigłówki. Dlatego, że... O! Świetny przykład! Ludziska, taki znamienny, który stał się słynny na świecie. Choćby Driver 1. Gra była świetna i też nią dysponowałem w latach mojego dzieciństwa. Niestety, nigdy nie mogłem w nią zagrać na porządnie i na poważnie. To jest duże. Niestety, nigdy nie mogłem w nią zagrać na porządnie i na poważnie z uwagi na to, że nie byłem w stanie przejść preludium do gry. Nie byłem w stanie fizycznie przejść
takiego jakby ala samouczka, który miał wprowadzać do gameplayu. Jeżeli nie przeszedłeś samouczka, nie mogłeś odpalić autentycznego gameplayu. A samouczek polegał na tym, że byłeś zamknięty w garażu podziemnym i miałeś wykonać określoną ilość ekwilibrystyki samochodem. To znaczy na przykład, nie wiem, jakieś tam slalomy przejechać, jakieś tam próby i tak dalej zrealizować. Wszystko było na czas, przy czym czas był tak mocno wyżyłowany, że wszystko trzeba było wykonać praktycznie. Czy to jest kurczak? Znamy kurczaka z drugiej odsłony sagi. Kurczaki zawsze działają w kupie. Nigdy nie jest tak, że jeden może zaatakować. Zawsze działają hordami. I chyba to jest kurczak ludziska. No to fajnie, znany przeciwnik z poprzednich odsłon. To mnie akurat cieszy. Chociaż też cieszą mnie nowi. Log tekstowy. Poczytajmy. Raport postępu SCAF-u TVA-3091. No, rozumicie. Sierżant Lumley, generał S. Mahamat. Dzisiejszy dzień nie był szczęśliwy dla majora. Lodowiec osunął się, zabierając ze sobą 23 ludzi, 2 ciągniki, 3 niedokończone budynki. Przed rozpoczęciem robót przeprowadzono badania wytrzymałościowe lodowca, ale nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. Strata ludzi i zapasów z pewnością spowoduje opóźnienia w stosunku do planu. No trudno, tak też bywa. Katastrofy budowlane się zdarzają, choćby patrz na maszt radiowy w Konstantynowie. W dawnych czasach, w ubiegłym wieku, najwyższa struktura wybudowana rękami ludzkimi, a ludziska była to struktura wybudowana w Polsce. Co ciekawe, nie każdy wie. Ha, trzeba tego robocika gdzieś spuścić. Czekaj, czekaj, przejdź na dół, może tam go mogłem gdzieś zostawić, tylko nawet nie wiedziałem. No i ludziska tak był wyśrubowany tam poziom trudności, że wszystko trzeba było wykonać co do sekundy. Jeżeli nie wykonałeś tego co do sekundy, efekt był taki, że po prostu nie wykonałeś wcale i do widzenia, dobranoc, sayonara bratku, nikt nam nad tobą się nie roztkliwiał, że nie będziesz grał w grę, a zapłaciłeś za nią 200 zł. W dupie co tam mieli. Nie, to chyba... A zresztą może tutaj to będzie. Musiałbym się cofnąć tu, naprawdę? To nie, za tam się nie będę cofał raczej. Chociaż z drugiej strony... Nie wiem, gdzie to dokładnie jest, wiecie. Może tu. Na sekundkę się cofnę, no zobaczymy. Jakby się miało udać, no to gra jest warta świeczki, nie? Wiele czasu nie stracę, a mogę zyskać wiele zasobów. Okej, ja to miejsce pamiętam. To tam było chyba w takiej pieczarze. Miejsce wydobycia. A może i nie. Dobra, no już trochę za daleko mi się każą cofać. Chyba jednak z tego zrezygnuję. Tak, to w ogóle nie jest tutaj. Dobra, walić to. Znajdziemy gdzieś jakieś podobne w przyszłości. No ale kontynuując ludziska, tak to było z driverem. Dlaczego w ogóle o tym zacząłem mówić? Dlatego, że przywiodło mi to na myśl to, co widzieliśmy w Dead Space'ie. No, przed chwilą widzieliście łamigłówkę. Łamigłówkę na zasadzie, powiedzmy sobie szczerze, upośledzonego orangutana z wodogłowiem. Tak? No, chyba nie jestem specjalnie brutalny, kiedy stwierdzam taki fakt. Dlatego, że ta łamigłówka była uwłaczająca dla logicznie myślącego człowieka, no. Miałeś po prostu nacisnąć 4 rzeczy i to w takiej kolejności, jak ci podświetlili, a żebyś się czasem jeszcze nie majtnął i nie zastanawiał zbyt długo, które rzeczy należy nacisnąć, to ci je podświetlili zarówno na panelu do głównego dowodzenia, jak i jeszcze nad każdą z tych rzeczy była odrębna ikona, że masz... Szlak. Że masz ją nacisnąć i ludziska nad tą ikoną wszystko jeszcze pulsowało światłem, więc można powiedzieć, że takie podpowiedzi razy 3 tylko po to, żeby gracz, broń Boże, nie musiał się zastanawiać nad łamigłówką. I teraz zawodzę, można powiedzieć, zachodzę w głowę i zadaję pytanie, być może pytanie w próżnię, bez odpowiedzi, być może pytanie, na które wy znajdziecie odpowiedź. Po co łamigłówki w grze? Kurczaki! Dokładnie, to są kurczaki. No to będzie grubo. Pojedynki z kurczakami nigdy nie należały do łatwych. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. To strzelało tak, a to strzelało tak. Okej. No dobra. Kurczaki są bardzo szybkie i atakują chmarą, dlatego też... Wow. Słońce przygasa! To jest takie brutalne. Tam mogę iść, a tu czasem czegoś nie będzie. Pewnie, że będzie. Szlak, to jest zaraz obok.
Dawaj. A widzisz. Dobrze. Niby głupi, ale cieszy, nie? I takie moje proste pytanie, mianowicie po co łamigłówki wpychać do gry, skoro mają być one na tyle proste, żeby nikt nie łamał sobie nad nimi głowy? No stąd pochodzi sama nazwa, łamigłówka, czyli że musisz się zastanowić nad czymś, pokontemplować chwilę, tak? Nie rozwiązujesz tego po prostu z przytupu, z rozpędu, tylko stajesz i myślisz. Tego już nie ma. W dzisiejszych czasach nie myślisz. Nikt tego od ciebie nie wymaga. Łamigłówki rozwiązują się same. I gracz tylko nadzoruje to, jak one się same rozwiązują. No nie wiem, w zależności od tego, czy się to komuś podoba, czy nie, no to tak to można oceniać. Ja osobiście uważam, że lata 90. przesadzały w drugą stronę, ale dzisiaj z kolei jest to przesadzone w tym pierwszym kierunku i też mi się to nie podoba. O! Nie będzie tak! Tak jest! Co ty, kmiotku, chciałeś? Z taką bronią, no wiecie, kurczaki były wielkim problemem w Dead Space 2, ale w Dead Space 2 no to nie mieliśmy takich pukawek, no dla Boga, to jest normalnie broń ostatecznego rozdupcenia. Aż tego nie podniosę. Na pewno nie jestem tu sam. Wątpię, żeby to mogło być prawdą. Więc ja osobiście życzyłbym sobie takich łamigłówek, które troszeczkę bardziej by wymagały ode mnie skupienia i czegokolwiek, prawdę mówiąc, bo obecnie no to one za specjalnie nie wymagają nic od gracza. Tak jak mówiłem, no rozwiązują się same, nie? Takie to trochę z dupy. Ja się czuję trochę uwłaczająco, no bo to tak wygląda, jakby twórcy gier rzeczywiście mieli mnie za barana, nie? Który nie może na nic wpaść. Ja rozumiem, że ludzie może by się troszeczkę zniesmaczyli, gdyby musieli troszeczkę główkować. No ale odrobinę myślenia jeszcze nikomu nie zaszkodziło chyba, nie? Kurczaki były bardzo przerażającymi wrogami właśnie dlatego, że atakowały kupą, chmarą. Tutaj atakują mnie pojedynczo z jakiegoś magicznego powodu, więc efekt jest taki, że no niespecjalnie stanowią dla mnie wyzwanie. No, tak czy inaczej, raczej nie inaczej. Przychodzi mi na myśl choćby taki dawny Silent Hill. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę, ale na litość boską, jak tam czasami były zawiłe, zameandrowane te łamigłówki, ile czasu tam czasem trzeba było poświęcić nad tym, żeby przejść jedno pomieszczenie, nie? Trzeba było naprawdę mocno kombinować, być strasznie kreatywnym, myśleć abstrakcyjnie, wielowątkowo. No, coś podniosłem. Artefakt. Codzienne przemyślenia Jacob Danik. Wielu wiernych przychodzi do mnie. Ich wiara została zachwiana przez rzeczy, które zobaczyli w miejscach uwolnienia znaku. Pytają, jak możemy nadal wierzyć w znaki, skoro przynoszą one tyle bólu i cierpienia, a kto je skopiował? Pytam wtedy, człowiek. Znaki są częścią przyrody, jak drzewa, niebieskie niebo i dziewicze oceany, które... Czekajcie! O! Które też już niszczyliśmy, ale natura zachowała równowagę, jeśli tylko będziemy ją szanować. Wielki plan znaków może się dokonać tylko przez naprawienie błędów ludzkości, a teraz tylko jeden człowiek nas powstrzymuje, Isaac Clarke. Jeśli to rzeczywiście miejsce narodzenia znaków, to naszym jedynym celem jest powstrzymanie tego człowieka przed zniszczeniem naszej szansy na zbawienie. Okej, czyli byłem głównym antagonistą tego ludu. Dobrze wiedzieć, takim Adolfem Hitlerem obecnego globu. Coś w ten deseń. Okej. Okay. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies that we have sworn to protect. We understand we cannot expect 100% compliance. Therefore, the military arm of this final quarantine campaign will divide into three tiers of soldiers on sweep and cleanse duty. The first crew disables all vehicles. The next takes census of the personnel who have obeyed the order and provides
assistance to those who have not. The last destroys all data, records, and communication structures on Tau Volantis and in orbit. At the end of these tasks, each group will consider their mission objectives complete and proceed to self-terminate. God bless the Sovereign Colonies, and may he have mercy on us all. If you are watching this film, it means despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the sake. Dobra, czyli to jest zapętlone. Wiecie, co teraz zwróciło na siebie moją szczególną uwagę? Ja wiem, że to jest być może pierdoła swego rodzaju detal i powiecie, że się czepiam, ale moim zdaniem się nie czepiam, dlatego że takie drobne detale, dbałość o tym podobne szczegóły składają się na przełożenie odbioru całości, tak? W momencie, kiedy gra ma pełno takich pierdółek, które są bardzo realistyczne, to gracz się lepiej w nie wczuwa i rzeczywiście często je dostrzega i to jest taki efekt wow. Mianowicie od pewnego czasu dochodzę do wniosku, że gry przestały się rozwijać, to znaczy w dawnych czasach już normą było, że kiedy znajdują się w pomieszczeniach jakiekolwiek rzutniki, a ja przechodzę przed rzutnikiem, czyli na linii pomiędzy rzutnikiem a tablicą, na którą on rzutuje obraz, na tablicy pojawia się mój cień. Inna kwestia, że w ogóle powinien być jakiś snop światła. Okej, snop światła jest. Mogli tu jeszcze dodać jakieś zadymienie, to by takie lepsze wrażenie sprawiało, ale mojego cienia już nie ma. No co ja, kurde, jestem niewidzialny? Nie ma mnie tutaj? Co ja jestem w ogóle jakimś metafizycznym bytem, że przenika przeze mnie światło? No nie, no nie fajne. Takich rzeczy się nie robi. To już przywykliśmy w grach, że takie rzeczy są normą, że trzeba dbać o to, żeby na przykład światło dobrze padało, prawda? A jednak no cały czas w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w 2022 roku jesteśmy świadkami takiego niedopracowania. No i przez to właśnie dostrzegam, że te gry trochę się przestają rozwijać, nie? Tak jakby się zameandrowały w jakiejś takiej swojej ślepocie, że tak powiem. Uwaga, pracownicy, ogłoszono scenariusz piąty. Wszystkie loty zostaną zawieszone. Kontakt z flotą zabroniony. Nawet zgłosić się do przełożonego po dalsze rozkazy. Należy zgłosić się do przełożonego. Wymagana 100% współpraca. To nie są ćwiczenia. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Znaczy kolonie ma. No dobra. Poszedłem do zbrojowni po pistolet, po jednym naboju na każdego żołnierza, drżałem jak osika, szef zaopatrzenia wypełnił zamówienie i zapytał, czy chce potwierdzenie, obaj parsknęliśmy śmiechem, kiedy poszliśmy na ostatniego dymka, opowiedział mi o swojej rodzinie i planach na wakacje po powrocie, następnie otworzył worek na zwłoki i poprosił, żeby go asekurował, przeprosił, że tyle waży i poprosił, aby jego ciało, jeśli to możliwe, znalazło się razem z innymi na dole. Z początku się wahałem, on jednak spokojnie ułożył się w worku niczym w śpiworze. Ja pieprzę. Zmówił krótką modlitwę i zakończył swój żywot. Kiedy zająłem się jego zwłokami, zabrałem zamówienie i zauważyłem, że drgawki minęły. Chyba już nie boję się śmierci. Właściwie to z niecierpliwością jej wyczekuję. No tak, unitolodzy, czyli wierzyli w reinkarnację, wierzyli w to, że czeka ich życie po życiu, dlatego śmierć ich w ogóle nie przerażała. No ale jednak jest to dosyć przerażające czytać o takich rzeczach, prawda? Tym bardziej jako osoba z zewnątrz, która nie wierzy w takie zabobony. Kolejne tajne pomieszczenie. Zobaczmy, co tutaj znajdę. Mam nadzieję, że się zwróci. Mała apteczka to jest takie fiubździu. Złom. No dobra. Duża apteczka. No tych apteczek mam już w trzy dupy. Miotacz. No i się zaczynają problemy. Za dużo apteczek sobie zostawiłem w ekwipunku. Moja wina, my bed, moje łóżko. Wyrzuć, no co zrobić? No muszę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. O, ja pieprzę, tego też nie podniosę, super. No nic, no trzeba będzie wyrzucać masowo, co zrobić? No to tylko małe apteczki zostawiłem, niewielka strata, no ale mimo wszystko, no muszę zostawiać, to niedobrze. Moja wina, źle wycyrklowałem, nie? Ale powiem wam szczerze, naprawdę jestem trochę zawiedziony. To znaczy, gra cały czas mi się podoba, ale no takie detale, no naprawdę. Przecież ktoś to projektował. Ktoś nad tym spędził czas, ktoś nad tym pracował całe tygodnie. Nad tym, żeby taki filmik stworzyć i nie wpadł na to, nie chciało mi się tego dopracować.
Aha. Wielkie pomieszczenie, spodziewałem się kurczaków, powiem szczerze, nie jest to dla mnie zaskoczenie. Wow! Dwóch naraz siekłem! Boże, jakie to było miodne! O kurde! O, nie spodziewałem się! Szlak! Chyba wszystko. Powiem wam szczerze, nie wiem, czego to jest kwestia. Czy po prostu tego, że gra jest taka łatwa, czy kwestia tego, że ja jestem taki OP, czy być może kwestia jeszcze czegoś odrobiny innego, może kwestia tego, w jaki sposób te kurczaki atakują, ale w Dead Space 2 naprawdę pomieszczenia z kurczakami mnie przerażały. Dlatego, że realnie bałem się o mój żywot. Atakowały one grupowo, no można powiedzieć, że wręcz masowo, wszystkie naraz, nie? Jeżeli tylko dałeś im po temu jakąś prerogatywę, to one wykorzystywały potencjał możliwości. Tak, i jeżeli wbiegłeś na sam środek pomieszczenia, kurczaki potrafiły cię zaatakować pięciu naraz i biegły w rozszalałym pędzie na ciebie. Załatwienie kurczaka też nie było takie łatwe, to nie była kwestia jednego strzału. Teraz mam tak OP broń, że zasadniczo to jest mechanika w stylu one hit, one kill, nie? Raz strzelę i ktoś jest unieruchomiony już w ogóle totalnie. Nawet jeżeli nie umrze za pierwszym strzałem, co się rzadko zdarza, no to powiedzmy sobie szczerze, że za pierwszym strzałem już jest totalnie wyłączony z jakiejkolwiek wujki, bo ucina mu obie nogi. Jednym tylko strzałem. Tak OP broni chyba nie było w Dead Space 2, a nawet jeżeli były, to może gdzieś tak dopiero pod koniec gameplayu, więc efekt był taki, że naprawdę walka z kurczakami była wielkim problemem. Bałem się, naprawdę się realnie bałem. A tutaj zasadniczo ja się cały czas bawię i śmieję, bo to nie mogę powiedzieć, żeby stanowiło dla mnie jakieś wielkie wyzwanie. No ale... No ale... W ogóle, co też moje nadobne oczęta widzą, dobrze, że zerknąłem na stoper, bo okazało się, iż nagrywam już 37 minutek, więc wypadałoby troszeczkę ociupinkę poględzić o ciekawostkach, no i będziemy się żegnać. Ostatnio mówiłem wam o problemach związanych z kolonizacją kosmosu, prawda? O tym, jak to wygląda w takich filmach jak Star Trek czy Gwiezdne Wojny, że tam wszystko jest łatwe, ale w realnym świecie takie łatwe by nie było. Mówiłem choćby o problemach wynikających z komunikacji, a raczej jej braku możliwości w bezkresnej przestrzeni pustki kosmosu, a komunikacja to jedno, kolonizacja to zupełnie co innego. Zanim znaleźlibyśmy jakąś planetę zdatną do kolonizacji, analizując konwencjonalne metody podróżowania, a nie jakieś tam zakrzywienie czasoprzestrzeni, minęłyby wręcz miliony lat. Mówiąc symbolicznie, to tak jakby mrówka wskoczyła do oceanu z nadzieją na to, że dopłynie do kolejnego kontynentu. Chyba sami rozumiecie, że no, nikłe szanse na to, że jej się to uda, aby nie powiedzieć, że są one praktycznie zerowe. Jeśli nie wymyślimy czegoś innego, to bardzo możliwe, iż kolonizacja czegokolwiek będzie dla nas sferą marzeń już na zawsze. I bardzo możliwe, że to właśnie skala kosmosu powoduje powstanie tego słynnego paradoksu Fermiego, obrazującego sprzeczność pomiędzy statystyczną ilością inteligentnych cywilizacji we wszechświecie, która no, powinniśmy ją obserwować, powinna w nim występować, a rzeczywistą, którą obserwujemy. Opowiadałem wam o tym dokładniej podczas ogrywania Dead Space 2, a to jeszcze nie koniec. Mówiąc o kolonizacji, stoimy także przed problemem samego podtrzymywania życia, bowiem warunki panujące na obcych planetach, tak jak i w samym kosmosie, są dla nas poważnie śmiertelne. I ktoś teraz powie, no ale jak to? Przecież ludzie latają w kosmosie, lądują na Księżycu i przebywają na stacji kosmicznej naprawdę długi czas. Dla przykładu, najdłuższa misja kosmiczna, taka jednorazowa, była wyznaczana przez Rosjanina Waleria Polakowa, notabene bardzo ciekawe nazwisko, który w ramach misji Sojuz TM-18 w roku 1994 wyruszył na orbitę Ziemi i przebywał na niej przez 437 dni.
Można w sumie to tak skonstatować, powiedzieć, że był to najmobilniejszy człowiek na Ziemi, który przebył za swojego życia największy dystans ze wszystkich ludzi w historii świata, bowiem Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje z prędkością niemal 28 tysięcy kilometrów na godzinę, więc człowiek ten w tym krótkim czasie przebył dystans około 300 milionów kilometrów. Z kolei najdłuższy pobyt na obcym ciele niebieskim był wyznaczony poprzez misję Apollo 17, którego załoga spędziła na Księżycu 75 godzin. Mimo wszystko to tylko epizody. My mówimy o kolonizacji, czyli o całym życiu poza Ziemią, a następnie życiu naszego potomstwa poza naszym rodzinnym globem. Budziłoby to masę problemów, takich jak zdobycie tlenu, wody, jedzenia, grawitacji, odcięcie od promieniowania kosmicznego, problemy psychiczne wynikające z odizolowania, nawet od natury takiej typowej, klasycznej, naszej, ziemskiej, od drzew, od ptaków, od słoneczka, od zieleni, od przestrzeni. Zacznijmy z kolei od samego tlenu. Ktoś by powiedział, że to akurat żaden problem, wystarczy w potencjalnej bazie posadzić las i już mamy tlen, ale to nie jest takie proste i o tym problemie będę Wam ględził dalej na kolejnym materiale serii Zagrajmy w Dead Space 3. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędziliście czas, mam nadzieję, że gra cały czas Was intryguje i tak samo mocno mi się podoba, jak i Wam, bo trochę tam ponarzekam od czasu do czasu, ale to nie zmienia faktu, że gra się nieprawdopodobnie przyjemnie. No ale na razie szczęśliwej drogi już czas. Widzimy się w przyszłości. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Hej ludziska, cześć!